Sławcu otwarto ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodek funkcjonuje jako placówka Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Trwająca pandemia wpływa na naszą kondycję psychiczną, zwłaszcza dzieci. Pamiętajmy, że to był czas pandemii i izolacji, jak otwieraliśmy nasz ośrodek. Więc głównie to były problemy związane z izolacją. Lęk, samotność, agresja, problemy w relacjach, bo te relacje tak naprawdę ograniczone były tylko do tych relacji przy pomocy internetu, telefonu. Potem z kolei, jak już te dzieci mogły wrócić do szkoły, to trudność sprawiło im właśnie wrócenie do tak zwanej normalności, czyli do relacji szkolnych, do szkoły. Były problemy z odnalezieniem się znów w takim środowisku rówieśniczym. Bardzo cenną działalnością tych ośrodków jest to, że staramy się być jak najbliżej środowiska dziecka. Terapeuci środowiskowi wchodzą w środowisko, nawiązują dzięki temu bardzo dobre relacje. Współpracujemy także z placówkami oświatowymi. Zwracali się do nas z prośbą o pomoc pedagodzy szkolni, nauczyciele. Mamy pierwsze jakby sygnały ze szkół, które dziękują nam za to, że można było do nas się zwrócić. Musicie też Państwo wiedzieć, że w niektórych szkołach nie ma psychologów. Są pedagodzy, ale szkoły nie są objęte pomocą psychologiczną. Samorząd Województwa Podlaskiego w czasie walki z pandemią dostrzega potrzebę wsparcia rodzin, którym niełatwo się odnaleźć i przystosować do nowej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć i funkcjonować. Trzeba nadążyć nad zapotrzebowaniem, nad problemem. Jeżeli w czasie dobrym nie nadążymy, to potem jest za późno i trzeba wszystko zrobić. Ten okres właśnie jest teraz, że reagować na uzależnienia trzeba bardzo szybko i skutecznie. I to jest jednostka podległa marszałkowi, która jest jednostką najlepszą, można powiedzieć, w województwie podlaskim, która jest do tego powołana statutowo. Ten obiekt, który powstał w Łomży, już nie nadąży nad ilością tych uzależnień. Przede wszystkim właśnie wyjścia z tego covidowskiego, tak jak tutaj pięknie ten młody człowiek śpiewał, że żeby odejść od tego szklanego ekranu, a zastanowić się i myśleć sercem i o różnych sprawach, nie tylko o grach, nie tylko o telewizji, nie tylko o tym przekazie medialnym, ale również zastanowić się, jak można z tego wyjść i jak pięknie osobom realizować swoje życiowe szanse. W nowej placówce przyjmować będą psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Pomoc potrzebna jest nie tylko z powodu zdalnej nauki czy ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Bardzo trudny jest okres dojrzewania. Bardzo trudny w tych dzisiejszych czasach jest na przykład przejście z trzeciej klasy do czwartej klasy, gdzie ci rówieśnicy nie poznali tych nauczycieli, bo tylko na przykład we wrześniu byli w szkole, a potem już wszystko było online. Jest to bardzo trudne z obniżeniem nauki. Ale muszę powiedzieć, że też dużo mamy dzieci, też myślę, że to był wpływ tej pandemii, z rozpadu rodziny. Bardzo często taki nastolatek bądź dziecko, ono w gabinecie nie zawsze się od razu otworzy. Czyli ja na przykład pracuję tak dookoła, żeby go przyzwyczaić do tego, że ktoś obcy, że o różnych rzeczach rozmawia, o emocjach, o rodzinie, o nim, a potem do psychologa już możemy łatwiej będzie się otworzyć. Także pracujemy wszechstronnie i w środowisku, i z psychologiem, i z psychoterapeutą. Widać efekty, jest to fajne, jak mamy dzwonią, czy tam tatusiowie też dzwonią, mówią, że coś jest fajnego, że coś się otworzyło, że coś jest troszeczkę lepiej. Obserwowana skala problemów natury psychologicznej wśród osób młodych wymaga działania. Zaczyna się problem typowy dla dojrzewania i dorastania, spotęgowany rzeczywiście sytuacją pandemii. W tym okresie większość z nas przeżywa okres buntu, okres takiego przeciwstawiania się autorytetu. Natomiast w tej chwili można zaobserwować, co też inni na to zwracają, po prostu nasilenie tego wszystkiego. Nie jest to dobre dla, powiedzmy sobie, rozwoju psychicznego młodzieży. Każdy by chciał, żeby ten rozwój był prawidłowy. Natomiast ta komunikacja gdzieś, po prostu ta prawidłowa komunikacja z innymi osobami ucieka, więc te symptomy, no to na przykład lęk przed innymi osobami, prawda? Unikanie rozmów na przykład z rodzicami, nie? Mogą powodować to, że rzeczywiście coś się dzieje z naszymi młodymi ludźmi, więc wtedy powinniśmy w większym stopniu albo z nimi rozmawiać, a jeśli już rzeczywiście nie ma innej możliwości, prawda, we własnym zakresie, to wtedy zapraszamy ewentualnie tutaj, co będziemy mogli, to pomożemy. Żaden wstyd, jeśli idzie się do lekarza, prawda, czy do psychologa. Ja tylko powiem tak, że psycholog ogólnie zajmuje się ludźmi zdrowymi, to jest ważne,
ale powiedzmy, że lekko, leciutko może nieprzystosowanymi do różnych sytuacji. Radny sejmiku i przewodniczący Rady Społecznej WOPIT-u Piotr Modzelewski przypomniał, że w planach jest uruchomienie rządowego projektu wsparcia m.in. dla tego typu placówek. W odczytanym przez niego liście, jaki skierował do zebranych Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, padły także zapewnienia o uwadze i wsparciu sfer rządowych dla tego typu inicjatyw, zwłaszcza, że są to ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego, najbliżej osób doświadczających kryzysu psychicznego. Starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski również w liście odczytanym przez Marię Dziekońską zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia takich miejsc pomocy. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Sławcu czynny jest od poniedziałku do soboty, na co dzień pracować będzie tu 7 osób. Specjaliści przyjmować będą bezpłatnie. Budynek Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki przy ulicy Elektrycznej 12 w Białymstoku po blisko 70 latach przejdzie gruntowny remont. Wiemy, że mieszkańcy Białegostoku, całego województwa czekali na ten moment prawie 70 lat. Dotąd aż zostanie podjęta decyzja o przebudowie, remoncie tego obiektu, w którym dzisiaj się tutaj znajdujemy. Remont teatru nie byłby możliwy, żeby nie środki, które dostaliśmy jako Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest prawie 30 milionów złotych, czyli prawie połowa tego, ile to będzie kosztowało. Wiemy, że ta inwestycja nie będzie łatwą inwestycją i mam nadzieję, że tak sprawdzony partner w wielu inwestycjach publicznych jak firma Budimex też bez problemów poradzi sobie z tą inwestycją i będziemy mogli już w styczniu czy pierwszej połowie 2023 roku cieszyć się z otwarcia tej instytucji. Panie dyrektorze, pani dyrektor, teraz już wszystko w waszych rękach, tak można powiedzieć. Za tydzień rozpoczynamy roboty. To wyjątkowa chwila w historii Teatru Dramatycznego. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym ważnym dniu, dniu ważnym dla naszej instytucji, bo chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to wyjątkowa chwila w historii Teatru Dramatycznego. Zapowiadany od wielu lat, wyczekiwany remont w końcu się ziści. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Panie Marszałku, chciałabym bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu całego zespołu podziękować za zainteresowanie, zaangażowanie, no i przede wszystkim za skuteczność w pozyskaniu środków na realizację naszej inwestycji. Korzystając z okazji, że jesteśmy w takim gronie, chciałabym także przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim pracownikom, którzy od pierwszych chwil, kiedy żeśmy przystąpili do przygotowywania naszej instytucji na remont, z ogromnym zrozumieniem, zaangażowaniem włączyli się we wszystkie zadania związane z przygotowaniem tej inwestycji. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, że firma Budimex zgodnie z założeniami na początku 2023 roku przekaże nam zmodernizowany budynek teatru i będziemy mogli zarówno Państwa, jak i przede wszystkim naszych widzów zaprosić do tych nowych, odrestaurowanych wnętrz i wspólnie cieszyć się z realizacji tej ważnej i długo wyczekiwanej inwestycji. Wykonawca, firma Budimex, został wyłoniony w przetargu. Przeprowadzi remont w ciągu półtora roku, a gwarancję na pracę zapewni na 7 lat. Koszt robót budowlanych wycenia się na blisko 32 miliony złotych. Chciałem bardzo podziękować za wybór naszej oferty do realizacji tego teatru. Nasza firma ma bardzo duże doświadczenie w podobnych realizacjach. Obecnie realizujemy Teatr Polski w Szczecinie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, także myślę, że bez problemu sobie poradzimy również z tym zadaniem. Zabytkowy budynek przy ulicy Elektrycznej 12 zostanie przebudowany, rozbudowany, wyremontowany i docieplony. Planowana jest też wymiana instalacji, stolarki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Pieniądze na modernizację teatru pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 26 milionów złotych i z budżetu województwa 32 miliony złotych. W trakcie remontu teatr skorzysta ze scen gościnnych, m.in. w kinie TON, spotkach Podlaskiego Instytutu Kultury, Uniwersyteckim Centrum Kultury. Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Od 28 lat przypomina nam o tym pomysłodawca i dyrektor festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża. Za nami już kolejna edycja 28. Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2021.
Mam nadzieję, że czasy normalne albo normalniejsze niż w ubiegłym roku. Proszę Państwa, musimy wszystko robić, żeby się wzmacniać naszą energią wspólną. My nie istniejemy bez publiczności. Artyści bez widowni, bez melomanów nie istnieją. My musimy się wzajemnie pozytywnie afirmować. My dajemy radość, wzruszenie, rozśmieszamy publiczność, a te oklaski od Państwa to nasze takie drugie honorarium jest. Zatem, proszę Państwa, nawiązując do tego, co powiedział Riccardo Muti podczas takiego smutnego tegorocznego koncertu noworocznego z Wiednia. Edukacja, edukacja i edukacja, proszę Państwa, bo proszę Państwa, wiadomo, że orkiestra symfoniczna bardzo dużo kosztuje i przedstawienie operowe bardzo dużo kosztuje, ale na pewno mniej niż piłka nożna, proszę Państwa. A kultura jest dopełnieniem religii każdego narodu. I bez tego będzie wielka bieda, szanowni Państwo. Świat głupieje, zatem my, artyści, jesteśmy tymi wojownikami, edukatorami słowa i muzyki. Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, został uhonorowany najwyższym odznaczeniem samorządu wojewódzkiego. Podczas wielkiej gali w pałacu w Drozdowie odznakę za zasługi dla województwa podlaskiego wręczył mu wicemarszałek Marek Olbryś. Podziękowanie i zauważenie mojej osoby to też zauważenie instytucji, to zauważenie ludzi, z którymi pracuję. No, tak jak wspomniałem, mam szczęście spotykać ludzi dobrych, uczciwych, pracowitych, z wieloma talentami. Jeśli takich spotykam na swojej drodze, to staram się im pomagać i to w jakiś sposób wraca też do mnie, więc udaje się nam rzeczywiście robić sporo fajnych rzeczy i mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu. Festiwal jeszcze w dalszym ciągu z obostrzeniami epidemiologicznymi, stąd wprowadzaliśmy takie wyjściówki do małych miejsc, czyli do hali kultury, jak też do auli PWSiP w Łomży. Natomiast wszystko wyszło. Nie? Ludzie są też trzymający dystans społeczny, zachowali się znakomicie. Bardzo im dziękuję za to, że byli życzliwi i jakby uważali na siebie. Tym samym byliśmy wspólnie razem bezpiecznie i jakby na szczęście udało nam się to zrealizować na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Nie spodziewałem się też takich tłumów, bo rzeczywiście zainteresowanie w roku bieżącym jest ogromne. Wracamy na dobrą drogę. Mam nadzieję też, że następny rok będzie też już normalny, jeśli chodzi o działania. W roku ubiegłym zrobiliśmy festiwal, ale zrobiliśmy go w formie online'owej, także jakby kontynuacja tego wszystkiego była, natomiast koncerty dla publiczności z zetknięciem są dla artystów tym, czego oni pragną, solo. Oni po prostu tego potrzebują. Patronat honorowy nad festiwalem objęli biskup Janusz Stepnowski, marszałek województwa Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś. Wydarzenia artystyczne, muzyka poważnia, to jedna z wielu sztuk muzycznych, którą marszałek województwa, zarząd województwa wspiera. Staramy się jak najbardziej kulturę otaczać naszą ochroną, ale też finansowaniem tych różnych uroczystości i jesteśmy dumni, że to jest w tym przepięknym miejscu, Muzeum w Drozdowie, gdzie jest przepiękny park i to są ogromne tradycje. Od wielu, wielu lat ten festiwal przynosi wielu melomanom wiele przyjemnych odczuć i odbiór tej muzyki poważnej, to głębokie zainteresowanie. Jak widzimy, mnóstwo ludzi, którzy rozumieją tę muzykę, przychodzą od wielu lat, starają się wspierać i nagradzać brawami artystów. Jednak wszyscy czekali na muzyczną ucztę, którą rozpoczęli akordeoniści Art of Trio Piotr Komorowski, Jakub Kozłowski i Michał Olchowik. Łomżyńskim akcentem był występ Laury Narolewskiej, wychowanki Studia Wokalnego Regionalnego Ośrodka Kultury. Jak wspomina Jacek Szymański, znanej z udziału w Skrzypku na Dachu, Opery i Filharmonii Podlaskiej. Byłem piękny, byłem młody, śpiewa nocny koń. Resztę mej urody zmyje dzień. Kolejna łomżyńska solistka, która wystąpiła na gali w Drozdowie, to Ewa Przestrzelska.
To jest dla mnie wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Jestem teraz na trzecim roku studiów w Warszawie. Studiuję śpiew klasyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. No i nie ukrywam, w tamtym roku nie było tych występów, a jeżeli były, to tylko przed publicznością, było wszystko nagrywane. Również egzaminy były nagrywane. Ja musiałam wykonać dwa nagrania na egzamin końcowy, żeby móc przystąpić do tego egzaminu, żeby móc go zaliczyć. Także to było zupełnie inne doświadczenie. I tak jakby zostaliśmy zamknięci na ten rok. Nie mogliśmy występować przed publicznością, teraz jest wielka radość, bo właśnie dzisiaj możemy występować przed publicznością na żywo, nie ma żadnych przeszkód. Także dla mnie to wielka radość, tym bardziej, że to jest moje rodzinne miasto Łomża. Jest to taka prestiżowa impreza, którą prowadzi właśnie pan Jacek Szymański, któremu zawdzięczamy w ogóle tutaj całe powstanie tego festiwalu. I też rozsławienie tego miejsca, rozsławienie również i Drozdowa, ale i Łomży. Solistom na gali akompaniował Rafał Lewandowski, a w Parku Drozdowskim rozbrzmiewały operetkowo-musicalowe tony, bo letnim czasem życie staje się prostsze, jak śpiewała Joanna Nawrot. Bardzo pracowity czas, czas pełen prób, pełen spotkań właśnie muzycznych, różnych, uczenia się nowego repertuaru, nowych utworów, także to jest taki też czas bardzo intensywny, ale przyjemny. Zawsze lubię tutaj wracać i naprawdę publiczność jest bardzo ciepła, sympatyczna, gorąco nas przyjmuje i to jest chyba w naszym zawodzie najpiękniejsze. Nauczanie muzyki poprzez te wszystkie instrumenty online to jest katastrofa, zwłaszcza jeżeli uczy się w naszym wypadku dorosłych albo prawie dorosłych ludzi, którzy doskonale wiedzą, że w nutach jest napisane F, a oni zagrali FIS, więc to jest już umiejscowienie dźwięków w przestrzeni, praca akustyką i tak dalej. I to rzeczywiście było bardzo ciężkie. A jak wypoczywamy? Mamy taki summer time pracowity, ale bardzo się cieszymy z tego, że możemy wystąpić nareszcie przed żywą publicznością, a nie online i nie przed tymi kamerami, chociaż wszystkich Państwa przed kamerami, znaczy za kamerami w tej chwili, pozdrawiam. Jacek Szymański zaprasza na Festiwal Gwiazdy Muzyki Operowej i Operetkowej Scen Łodzi, Warszawy i Wybrzeża. Artyści lubią tu występować, tym bardziej po minionym lockdownie. Czekali na to bardzo długo, wiem jaka była sytuacja w roku ubiegłym, prawda? Robiliśmy trochę działań online, ale to nie jest to samo, bo jednak ta interakcja jest bardzo istotna w naszym przypadku, bo my musimy skądś czerpać tę energię. W grudniu miałem takie duże wydarzenie w Dworze Artusa w Gdańsku na zakończenie roku Jana Pawła II. Tam była oczywiście twórczość poświęcona jemu. I tą, którą lubił i ta, która bezpośrednio nawiązywała do jego osoby, ale również kolędy, więc kłanialiśmy się, no ale to nie było to samo, bo no, nie wiadomo komu się kłaniać i jak się kłaniać, żeby to było zgrabne, ładne. Ja już tu wrosłem w tę ziemię, bo ja tu przyjeżdżam już od 28 lat, czyli od samego początku festiwalu razem z Jackiem. On oczywiście był pomysłodawcą, ja mu pomagałem, nosiliśmy krzesła, wszystko. Mieszkaliśmy tylko wtedy tutaj w tym dworku modrzewiowym. Potem szkoła się włączyła, potem seminarium duchowne i tych artystów ciągle przybywało, bo biskup Stefanek był od rodzin i mówił, jak przyjeżdżają artyści, to i rodziny muszą przyjeżdżać. No i dzięki temu całe rodziny zjeżdżały artystyczne, czy tam rodziny ze swoimi bliskimi i mieszkali w seminarium. Także wrośliśmy w tę ziemię. Ja mówię w ziemię łomżyńską, bo przecież obracamy się i nie tylko działamy w Drozdowie, nie tylko w Łomży, ale w okolicznych miejscowościach. Sięgamy nawet do Białegostoku. Jak zawsze mnóstwo gratulacji i podziękowań, bo to niezwykli soliści, ale i niezwykła publiczność. Wielka gala 28. Wielkiego Festiwalu Muzycznego Dni Drozdowa Łomża dobiega końca. Festiwalu wielkiego przez swoją wyjątkowość. Sceny, kościoły, plenery. Wyjątkowy festiwal, bo artyści również wyjątkowi.
festiwal wyjątkowy ze względu na wyjątkowych ludzi, którzy ten festiwal przygotowują i prowadzą. Dyrektor artystyczny tego festiwalu Jacek Szymański, wyjątkowy człowiek. Pierwszy honorowy obywatel powiatu łomżyńskiego, uzupełnię. Panie dyrektorze, wielkie, serdeczne dzięki za wszystko, co pan robi dla tego festiwalu, czyli dla nas. Druga wyjątkowa postać to dyrektor festiwalu Jarosław Cholewicki. Panie dyrektorze, zapraszamy na scenę. Dzisiaj, przed godziną czy trochę wcześniej, nagrodzony przez pana marszałka, pan marszałek dużo, dużo mówił na temat tego, co pan dyrektor robi dla nas, dla Regionalnego Ośrodka Kultury, dla festiwalu. Panie dyrektorze, serdeczne dzięki. Drodzy państwo, wszyscy dobrodzieje tego festiwalu byli w ciągu wszystkich dni festiwalowych wielokrotnie przez pana dyrektora Jacka Szymańskiego wymieniani, ale ja chciałbym dołączyć się do tych podziękowań, a słowa szczególne podziękowania chciałbym skierować w stronę samorządu województwa podlaskiego, marszałka Marka Olbrysia. Samorząd województwa jest jednym z organizatorów, ze współorganizatorów tego festiwalu, ale chyba na pewno najważniejszym współorganizatorem. Panie marszałku, drodzy państwo, myślę, że dla takiej publiczności to na pewno warto. Festiwal Muzyczne Dni Drozdowa Łomża oficjalnie został zakończony. Już tęsknimy za muzyką i wykonawcami. Dzięki zaangażowaniu Jacka Szymańskiego i Regionalnego Ośrodka Kultury muzyka klasyczna gościła w tym roku na całej ziemi łomżyńskiej. Dziękujemy artystom za wzruszenia i emocje. Mogliśmy choć na chwilę zapomnieć o pandemii i jej skutkach. Do zobaczenia za rok. Magdalena Bućko z Augustowskiego II Liceum Ogólnokształcącego imienia Polonii i Polaków na świecie zwyciężyła w wojewódzkim konkursie filmowym Pszczoła w obiektywie. Laureatów nagrodził oczywiście wicemarszałek Stanisław Derechajło. Kolejne lokaty zajęły Sylwia i Wioletta Moczydłowskie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policjalnych w Wysokiem Mazowieckiem. Za obraz Warto założyć pasiekę oraz reprezentantka Białostockiego VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Zygmunta Augusta Magdalena Stefanek za film Pszczela Kraina. O miano najlepszego rywalizowało 18 filmów przygotowanych przez uczniów z 14 szkół średnich z regionu. Ich tematem było szeroko pojęte pszczelarstwo, zakładanie pasiek, prace sezonowe, rodzaje środków ochrony roślin czy przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprzemysłowienia się rolnictwa. Jednym z celów konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy o pszczelarstwie wśród młodzieży, ale też reszty społeczeństwa, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz zachowania. Dobre filmy, wakacyjna atmosfera i okazja, by wspólnie spędzić czas. Rusza druga edycja podlaskiego kina plenerowego. Do 5 września mobilne kino odwiedzi 17 miast regionu. Przewidzieliśmy wiele bardzo ciekawych seansów filmowych, w tym takie filmowe hity jak Narodziny Gwiazdy, Joker, ale też dla dzieci na przykład Miś Paddington czy film Pokémon. Cieszymy się i mogę to też powiedzieć w imieniu marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego, że znowu samorząd województwa wspiera tę cenną inicjatywę, bo wiemy, jak w tych trudnych czasach pandemii jednak naszym mieszkańcom potrzebna jest rozrywka, potrzebne jest obcowanie z kulturą. Może też pokrótce tylko powiem, w jakich miejscowościach będzie można zobaczyć te filmy. To jest między innymi Supraśl, Białystok, Wysokie Mazowieckie, gdzie już pierwszy seans w najbliższy piątek, ale też na przykład Tykocin, Augustów, Grajewo i wiele, wiele innych
miejsc. Także na naszym Facebooku Województwo Podlaskie będzie można zapisywać się na wydarzenia w konkretnych miejscowościach i bardzo serdecznie w imieniu Marszałka Państwa zapraszam. Po raz drugi kino mobilne odwiedzi m.in. Supraśl. Radosław Dobrowolski potwierdził, że ubiegłoroczna akcja zyskała aplauz mieszkańców i turystów. Była to ogromna atrakcja w Supraślu, bo ten ogromny ekran był rozmieszczony na głównej osi Supraśla, przy samym rynku. Wszyscy od razu skupili swoją uwagę na tym ekranie i co z tego ekranu emanowało. A było to naprawdę dobre kino i ci ludzie, którzy sobie siedzieli na rynku, w tych ogródkach gastronomicznych, na nowym rynku supraskim, który teraz jest takim centrum turystycznym u nas od paru lat, byli bardzo zainteresowani tym właśnie kinem. I bardzo dziękujemy za zaproszenie nas jako gminy, w końcu gminy uzdrowiskowej, drugiej gminy jako uzdrowiska w województwie podlaskim i na pewno będziemy dalej zainteresowani tą wspaniałą, rozpoczynającą się, można powiedzieć, współpracą. W tym roku do akcji włączyła się Opera i Filharmonia Podlaska. Do Białegostoku kino plenerowe zawita 8 sierpnia, a filmy będą prezentowane na telebimie ustawionym przy parkingu Opery od ulicy Kijowskiej. Będzie to wspaniała i atrakcyjna oferta, która wzbogaci naszą ofertę koncertową w naszej instytucji. Będzie niezmiernie nam przyjemnie gościć Państwa przy parkingu Opery, ulica Kijowska, gdzie Państwo oddadzą się pięknej emanacji z obrazem i będą mogli przeżyć z nami chwilę relaksu. Podlaskie kino plenerowe będzie miało formułę kina samochodowego z autami zaparkowanymi w bezpiecznej odległości. Widzom udostępnione będą także dezynfekowane każdorazowo leżaki. W projekcie będzie mogło wziąć udział do 250 osób przebywających w wygrodzonym terenie. Filmy będą odtwarzane na ekranie typu LED o powierzchni 24 m2, a dobre nagłośnienie zapewni 6 kolumn ustawionych co 20 metrów.